Ciekawe, ile osób ginie w tej sztuce. W ciąży. To kurwa w ciąży. Jak można ukrywać coś takiego? Okej. Stara notatka. Ale lepiej uważać.
Trzeba włączyć zasilanie. Cholera. Sfajczyłeś się? Chyba kiepski był z ciebie elektryk. A to co? Super.
No dobra. Joel, spodobałoby ci się tutaj. Chat. Strasznie. No nie. Jakoś tak brzmi.
No, do dupy. Nie. Po prostu opuszki muszą ci stwardnieć. Tak. No dobra, chodź. To już? Tak. Kurwa. Zacznę zgadywać. Chcesz sobie popsuć niespodziankę? Nie wiem. Czy to dinozaur? Przestań zgadywać. I tak ci nie powiem. Dobra. Czy to słoń? Czy to kabriolet? Nie zgadniesz. Czy to szczeniaczek? A może mnóstwo kotków? Cały miot? Co to jest miot? Dużo kociaków. To nie można powiedzieć dużo kociaków? Nie wiem, tak to się nazywa. Bez sensu. To nie miot kociaków. Okej. Balon do latania. Zamiast gadać, lepiej idź. Patrz pod nogi. Spoko. Całkiem ci odbiło? Ty powinnaś widzieć swoją minę. A gdybym utonęła? Nie utonęła byś. Musisz popracować nad pewnością siebie. Ta, śmiej się, staruszku. Póki możesz. Tędy. Wal się. Coraz lepiej pływasz. Pamiętaj, nie machaj bezładnie rękami, odpychaj tylko... wodę ramionami. Bla, bla, bla. Cieszę się, że zapamiętałaś. Eli, chodź, popatrz. Widzisz tego jelenia? Gdzie? Widzisz? Spójrz tam. Tak. Widzę. Tak. Wygląda jak... I co, fajnie? Odświeżająco. No, niemiło tak wpaść do wody, co? No, w sumie to i tak musimy tędy przepłynąć. Odegrałam się, jesteś bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Wskakuj. Dobra, musimy zanurkować. Weź głęboki dech. Tak, nie ma problemu. Czy to mój nauczyciel historii, który chce przeprosić za bycie dupkiem? Słucham. Kłóciłam się z nim, bo nazywał świetliki terrorystami. Często siedziałam w kozie. Wiesz co, powinnaś przestać się tak wkurzać. Ale ludzie to dupki. Nieważne. Tu też trzeba zanurkować. Dokąd mnie prowadzisz?
Czy to... nowe Adidasy? Ile ty ich właściwie masz? Za mało. Odpowiedz mi! Nie. Odpowiedz! Przestań. Chodź. Okej. Walić to. Mam dość zgadywania. Świetnie. Czekaj, czy to... olbrzymia kolekcja komiksu? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD. Tak. Ale która z nich? Po prostu... tak. Albo dysków optycznych, czy czegoś takiego. Joel... Jesteśmy. Boże, to naprawdę dinozaur! Zgadza się. Joel! Niespodzianka. O, w mordę! O, kurwa, to jebany dinozaur! Królewski jaszczur tyran. Ale olbrzym. Co ty robisz? Eli, uważaj! Wlazłam na Dinka! Widzę, tylko nie spadnij i się nie zabij. Zobacz! Stoję na jebanym dinozaurze! Ej, ej, ej! Co ty wyprawiasz? Nie skacz! Po prostu zejdź! Widziałeś to? Tak, widziałem. O, super, nie? Super, że nic sobie nie złamałaś. Super. Muzeum Nauki i Historii w Wyoming. Jak znalazłeś to miejsce? Maria mi o nim powiedziała. Uznałem, że ci się spodoba. Słusznie.
Co to? Książka. O dinozaurach. Okej. No dobra. O, rety. Chcesz przymierzyć? Nie bardzo. Twoja strata. Szpony. Ten tutaj to Velociraptor. Właściwie to Deinonychus. Tak czy siak Velociraptor. Tak. Przynajmniej tak je nazywali w takim jednym filmie. Dzień dobry. Niestety wszystkie dinozaury są zajęte. Co ty wybrałaś? O, chwila. Jeden właśnie przyszedł. Joel, to do ciebie. Bardzo zabawne. Mnie tam śmiesz. Łapiesz? Bo jesteś stary. Łapię, wierz mi. Okej. Okay. Kompsognat. Groźna nazwa jak na takie wypierdki. Te oblazłyby cię. To też widziałeś w filmie? W sumie tak. Ale w innym. Zrobili też sequel. Kiepski był. To jest dinozaur w kapeluszu. Kapeluszozaur. Triceratops to znaczy trójrogi łeb. Lepiej nie znaleźć się na drodze któregoś z tych rogów.
O, super. Co tam masz? Te karty z bohaterami chyba były popularne. Sara przez jakiś czas je zbierała. Albo te z tymi stworkami. Nie pamiętam. Dimetrodon. Jak jakaś tabletka. Dimetrodon był drapieżnikiem Alfa. Co to znaczy? Że niezły był z niego skurczybyk. Jakiś taki knypek. Zaraz, ty do mnie pijesz? To będzie nowa tradycja? Niech to nie będzie nowa tradycja. Nazwa Galilimain oznacza podobny do kurczaka. Kto to wymyśla? Naukowcy. No to głupi są. Brachiozaury jadły 270 kilo roślin dziennie. O, już widzę te kupy. Była taka scena, w której nawet to powiedzieli. To się nazywa kupa gówna. Co to za film i kiedy go obejrzymy? Wiesz co, kiedy wrócimy do Jackson, zrobimy maraton. Ten miał mózg wielkości orzecha. Co ty powiesz? Czyli coś was łączy. Ahahaha, ale śmieszne. Mały łepek. Skoro cię to kręci. No pewnie. Mogę tak cały dzień. Thank you.
Velociraptor. Joel, to ten, o którym mówiłeś. Velociraptor. Ale mały. Nie należy ufać filmom. Patrz, jaką ma grubą czachę. Trochę przypomina Tomiego. Powiem mu, że to powiedziałeś. Tylko nie to. Wystarczy spojrzeć pod właściwym kątem. Bum, Tomi. Rany, wygląda jak ptak. Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. Często chodziłeś do muzeów? No, Sara je uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. Trochę jak żyrafa. Faktycznie, trochę tak. Ej! Teraz rozumiem. Mówiłam. Wiedziałeś o tym? Nie podoba ci się. Wracajmy. O, bez kitu. O, rany. Hej, Joel, znasz wszystkie planety? Moją wolę znaj, Matole. Jak się uprę, nie pozwolę. Dobrze się czujesz? Moją Merkury, wolę Wenus, Matole Mars. O, okej, kumam. Całkiem fajne.
Wiesz, ile razy byliśmy na Księżycu? Dwa? Sześć razy. Jesteś pewna? Co? Jestem. Podbiję do siedmiu. Hej, Joel. Jakie zwierzę było pierwsze w kosmosie? Ale banał. To była małpa. Nie, bo owocówki. Tak, w 47. Chcieli sprawdzić ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde, mała, aleś ty mądra. Dzięki. Stały się supermuszkami? Co? Nie. Rany. Dawaj kolejną ciekawostkę. Podobno księżyc pachnie jak proch strzelniczy. Faktycznie ciekawe. Zaraz, skąd niby... No, widocznie astronauci pozyskiwali próbki i wąchali je później. Dobra, co dalej? Ty mi powiedz. Przepytaj mnie. Nie wiem. Kto pierwszy poleciał w kosmos? A, łatwizna. Yuri Gagarin. Gagarin? Tak to się... Gagarin? Nie wiem, jak to się wymawia. Znam go z książek. Tak czy siak, poleciał 12 kwietnia 1961 roku. Zaimponowałaś mi. Ile książek o tym przeczytałaś? No weź, Joel. To niesamowite. Opowiedz mi, co ci się tak podoba? Nie wiem. Ludzie w twoich czasach mieli dużo łatwiej. Można tak powiedzieć, jasne. To znaczy, nie musieli latać w kosmos, ale i tak to robili. Mieli ikrę. Ikrę. Dobra, mała. Już rozumiem. Co tam jest? Nie możemy jeszcze iść. Jeszcze tyle do odkrycia. Tak? No dobra. Tak jest. A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Czekaj. To autentyk? Autentyki zostały na Księżycu. Tak więc nie. Ekstra. Ładnie pachnie? Kosmosem i kurzem.
Ty pierwsza. Uważaj. Jadź. Co jest grane? Okej. Patrz, ile tu jest guzików. Ale wypas. Rany. Wyobraź sobie, że... Sto lat, mała. Co to? To coś, czego musiałem się nieźle naszukać. Proszę. Zamknij oczy. Nie pożałujesz. Okej. Może być? Żartujesz sobie? Nie ma za co. No to może pokręćmy się, co? Czemu nie?